Witam Was ponownie na moim kanale. Cieszę się, że tu jesteście. Mam nadzieję, że subskrybujecie mój kanał. Jak nie, to zapraszam do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Ja dzisiaj do Was przychodzę z paczką z ASOS. Będzie haul, będę mierzyła piżamy. Tak? Dobrze słyszycie. Piżamy. Będę mierzyła piżamy. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zapraszam. Przyszła do mnie paczka z ASOS. Zamówiłam 4 satynowe piżamki. Te piżamki satynowe są na długi rękaw i na długie nogawki. Ja jestem zmarzluch, nawet w lato w takich piżamach mogę spać, nie ma problemu. Jestem z tych, co lubią bardzo ciepło. W saunie potrafię siedzieć 10 minut i jest mi po prostu miło, przyjemnie i ciepło. Dopiero później mi się zaczyna robić gorąco, więc do tych osób należę. No i tak ostatnio przeglądałam swoje piżamy, mam wszystkie właśnie tematyczne, typowo jakieś no nie wiem, takie świąteczne i chciałam sobie zamówić taką elegancką, fajną piżamkę na wieczór, więc zamówiłam. A że lubię różnorodność, to zamówiłam różne piżamki, żeby mieć w czym wybierać. Pierwsza piżama jest flamingi. Jest taka navy blue, właśnie w takie flamingi. Zaraz otworzymy. Każdą piżamkę Wam podlinkuję tutaj, żebyście mogły sobie wejść, zobaczyć na modelkach. Również tutaj macie zdjęcie, jak wygląda na modelce. I otwieramy. Wszystkie są satynowe. Ta wygląda tak. Ma tutaj guziczki piękne, różowe, wszystko fajnie dopasowane. Widzicie, takie różowe guziczki pasują do tych flamingów. W ogóle flamingi są mi bardzo bliskie, lubię flamingi. W tamtym roku na urodzinowym przyjęciu mojej córki malowałam im na twarzach flamingi. I impreza była flamingowa, więc jak najbardziej flamingi lubię. Więc to jest góra rozpinana, tutaj z kieszonką. I teraz zobaczymy spodenki. Spodenki z gumką tutaj. Też długie nogawki, szerokie, fajnie wykończone. Bardzo fajny materiał. Więc to jest ta flamingi. Najpierw Wam pokażę wszystkie piżamy, a później Wam się pokażę w tych piżamach. Kolejną piżamą, którą zamówiłam, jest taka abstrakcja. Też dla mnie jako makijażystki ulubiony temat twarzy. Abstrakcja, taka geometria, bardzo lubię. Ten wzór się przewija wręcz wszędzie. Na moich kolczykach ostatnio, na koszulkach, więc uwielbiam. Uwielbiam taką geometrię właśnie twarzy. Zobaczcie, jaka jest piękna. Biała, satynowa, czarne guziczki. Długi rękawek, tak wykończony. Też kieszonka piękna. Też ta sama firma, firma Knight. Knight Store. Tak się nazywa Knight. Bardzo, bardzo dobrze się nazywa, bo pasuje pod piżamę nazwę na pewno. No i spodnie. Spodnie tutaj z gumeczką. Nogawki proste, tak wykończone. Widzicie ten piękny wzór tych twarzy. Aż mi się chce stworzyć taki kreatywny makijaż na modelce, ale niestety no teraz jest lockdown i niezbyt jest to możliwe, więc może stworzę na sobie właśnie taki makijaż geometryczny. To by było ciekawe. Kolejną piżamą, którą zamówiłam, jest taka właśnie piżamka, o właśnie taka niebieska, przejazna. I ona jest w takie złote, fajne wzory. Też ta sama firma Knight.
tutaj kieszonkę. Standardowo krój, one wszystkie mają te sam. Guziczki ma inne. Chyba wolę te drugie guziczki, no ale zobaczymy, może będą fajniej leżały. Ogólnie piękny wzór. Też lubię takie właśnie połączenie metalowe, taki niebieski z takim złotem. Mi się wydaje, że fajnie twarzowy kolor. No i do tego mamy spodenki. Spodnie długie, na gumeczkę. Tak samo wykończenie. Mniej więcej tak samo jak poprzednie. Ostatnia piżama, którą Wam pokażę, jest w kolorze różowym. Nie mogę zabraknąć różu. Biel niebieski, ciemny, granatowy, no i róż. Bez różu ani róż. Jak każda kobieta, róż lubię. I się musiał pojawić, chociażby przymierzyć i zobaczyć, jak będę wyglądała w takim różu. Firma ta sama, Night. Powiem Wam tak, nie patrzyłam na firmę, bo to z ASOS zamawiałam. Nie patrzyłam w ogóle, czy to jest ta sama firma. Dopiero teraz jak otwieram, widzę, że to jest ta sama firma. Ale no fajnie, fajnie, że taka firma jest. W ogóle pierwszy raz ją widzę. Na pewno mają też swoją stronę internetową. Więc tak. Róż. Piękny ten róż, naprawdę piękny, z czarnym wykończeniem, czarne guziczki. Tutaj kieszonka taka czarna, też ma pasiemkę. Piękna, satynowa. Spodenki, tak samo, gumeczka, standardowo. Wykończone tutaj nogawki, też standardowo, ten sam mniej więcej wzór i krój na wszystkich tych piżamach jest z tej firmy, więc tym się akurat nie wyróżniają, są wszystkie mniej więcej tego samego kroju. No tak, także pokazałam Wam już cztery, które zamówiłam. Było więcej, ale pomyślałam, że czym więcej zamówię, tym większy problem i pewnie tym więcej sobie zostawię tych piżamek. No bo to jest tak zawsze. Czym więcej zamówimy, tym więcej zostawiamy. Więc ja się ograniczyłam do czterech. I mam nadzieję, że chociaż jedna będzie dobra. Gorzej jak będą wszystkie dobre i gorzej jak wszystkie będą mi się podobały. Ale to za chwilę. Zobaczymy jak będę mierzyć. Zobaczycie ze mną, czy dobrze leżą, czy nie. I czy Wam się podobają tak jak mi. Zapraszam do mierzenia. Mamy flamingową, pierwszą piżamę, bardzo przyjemna, bardzo fajnie skrojona, długość też super, nogawki nie są za długie, chociaż mam dosyć wysoko podciągniętą ją, ale nogawki są w sam raz, kolor bardzo fajny, jak widzicie te flamingi świetnie się komponują z tym granatowym kolorem, mi się bardzo podoba. Naprawdę fajna, wygodna, elegancka piżama. No, na razie tak. Na razie ta na pewno mi się podoba. Tą bym chciała sobie zostawić. Więc zobaczymy jeszcze następne kolory, bo w sumie krój będzie ten sam, chociaż mam dwie piżamy w innym rozmiarze, bo nie było mojego, więc się pokusiłam o mniejszy. Zobaczymy, czy wejdę. A dwie mam w innym, więc zobaczę, czy może rozmiarowo one będą inaczej leżały. Ale jak na razie te flamingi bardzo mi się podobają. Dajcie znać, co myślicie o tej kolorystyce, tej piżamie. Czy lubicie w ogóle satynowe piżamki? No ja lubię. Ja lubię, mam jedną taką właśnie panterkę, ale na długi rękaw nic nie miałam. Więc teraz będę miała na długi rękaw. Mierzę kolejną. Kolejna to będzie ta właśnie w geometryczne buźki. To jest ta biała, satynowa, w te graficzne buźki. Super to wygląda, naprawdę super. Bardzo mi się podoba ta biała. No i to jest to. Pewnie wszystkie będą mi się podobały. Po prostu zamówiłam to, co mi się podobało, więc jak dobrze będą leżały, to wszystkie będą mi się podobały. Spodnie tak samo. Na długość dobre. Ta jest właśnie ta rozmiarowo mniejsza. O, chyba jest ok. Zamówiłam trochę mniejszy rozmiar niż myślałam, że powinnam, ale mi się wydaje, że
Może lepiej. Może nawet, że lepiej, bo nie czuję się jakoś tak, żeby była przymaława czy coś. Jest lepiej skrojona, lepiej może leży. Też fajna, na guziczki. Przyjemne są, naprawdę bardzo przyjemne, no i piękne. Ta biała na pewno zostanie ze mną, bo ten wzór po prostu... Uwielbiam ten wzór właśnie taki. Super. Biała na bank zostanie. Właśnie nie wiem, ta niebieska, muszę sprawdzić flaming, jaki jest rozmiar, no bo ta jest właśnie o ten rozmiar mniejszy. Mi się wydaje, że lepiej te mniejsze leżą. Ręka, wszystko fajnie. Więc zobaczę jeszcze ten flaming, jaki ma rozmiar i będę wtedy myślała. Kolejną, którą przymierzę, będzie ta niebieska, jasna z złotem. No i niebieska, satynowa, ze złotem. Mega. Nic ująć, nic dodać. Kolejna fajna piżama. Kolejny kolor, który mi się podoba. Zestawienie kolorów. Czterech piżam nie mogę kupić, no bez przesady. O, losie drogi, może kupię 7. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Każda na jeden dzień tygodnia. Nie róbmy przesady. Ale no tak są świetne, że będę miała naprawdę problem. Musicie mi tutaj troszeczkę podpowiedzieć. Bo wiecie, jak to jest. Kobieta każda się widzi w innym zwierciadle. Wy możecie mi tutaj powiedzieć, której lepiej, której gorzej. No jak na razie dla mnie wszystkie hiciory. Naprawdę hiciory. I krój i w ogóle i wszystko. Bardzo fajne. Bardzo fajne wykonanie. Ta satyna jest naprawdę dobrej jakości. Piękne są te piżamy. Mierzę ostatnią, różową. Bo bez różu ani róż, więc róż też musi być. Mierzę różową. No i róż. Jak w tym różu? No nie wiem, powiem wam chyba, że może róż najmniej mi się podoba. Czy mam takie wrażenie? Może za bardzo tutaj odblaskuje. Chociaż nie wiem. Powiem wam, że na pewno biała mi się podoba, na pewno flamingi, na pewno ten niebieski. Chyba jedyny róż, który nie do końca. Nie do końca mi się podoba. Chociaż nie wiem. Musiałabym przemyśleć sprawę. Zobaczymy. Ale jak na razie też mi się podoba, ale moim faworytem na pewno będzie biała. No i te flamingi też mi się podobają. Także biała, flamingi, no i ten niebieski ze złotem też był fajny. Chociaż jak teraz patrzę tutaj ten róż, tak w przybliżeniu. Kołnierzyk też ma fajne, tutaj te guziczki czarne. Ja już kończę, mierzymy na dzisiaj. Mam nadzieję, że fajnie spędziłyście ze mną czas. Mam nadzieję, że podobało wam się takie mierzymy piżam. No i dajcie mi koniecznie znać, która piżama. Dajcie mi koniecznie znać, która dla mnie, która wam się spodobała, którą wy byście sobie wybrały. I zapraszam ponownie na mój kanał. Kolejny film będzie makijaż, więc zapraszam serdecznie. Nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału, okazać miłość, dajcie mi lajka i skomentujcie. To jest dla mnie bardzo ważne i zapraszam ponownie. Pozdrawiam.